Zapraszamy pana profesora Mateusza Giurkowicza. Prezentacja jest gotowa. Prosimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję organizatorom za zaproszenie. Tytuł prezentacji: Śmierć awangardy czy powrót do źródeł. U źródeł ruchów awangardowych początku XX wieku leżały idee filozoficzne, manifesty artystyczne, ale także prądy społeczne, polityczne i ekonomiczne, które odzwierciedlały zmieniający się porządek świata. Przy czym zmiany w architekturze także uważano za rewolucyjne. Już kilkakrotnie w ciągu dzisiejszego dnia w wypowiedziach pana profesora Słyka, pana profesora Gzela też padły te stwierdzenia, że właściwie każda awangarda była w jakiś sposób rewolucyjna. Wszystkie cechowała negacja form historyzujących i tradycyjnej urbanistyki jako emanacji ucisku. Uwolniona z ich bagażu architektura miała się stać egalitarna, a nowe technologie sprzyjać masowej produkcji obiektów i miast dla nowoczesnego społeczeństwa. Czas po Wielkiej Wojnie, I wojnie światowej, sprzyjał realizacji tych idei. Ogromna potrzeba, głód mieszkaniowy i potrzeba zmiany sprawiły, że to właśnie przede wszystkim architektura mieszkaniowa, stanowiąca podstawową tkankę miasta, jeśli chodzi o udział procentowy, wydawała się najbardziej podatna na te zmiany, najbardziej rewolucyjna. Zarówno w Europie Zachodniej, przede wszystkim osiedla niemieckie, ale także, jak tu widzimy, z prezentowanej w tej chwili w naszym muzeum wystawy o polskim modernizmie, także u nas. Jej formy i typologie, początkowo bardzo proste, odarte z detalu, ergonomiczne i oszczędne, jak pan profesor Pabich powiedział, były opakowaniem dla funkcji mieszkania. Z czasem ewoluowały. Korbizierowska maszyna do mieszkania była i nadal pozostaje niezwykle awangardowym rozwiązaniem, zarówno pod względem formalnym, jak i funkcjonalnym. Stała się inspiracją dla tysięcy budynków mieszkaniowych, czasami inspiracją, która została opacznie zrozumiana i opacznie zrealizowana, a czasami, która przyniosła twórcze, nowe rozwiązania. Także dla tych budynków wznoszonych w XXI wieku, jak Edificio Mirador w Madrycie. Rozwój technologiczny, który obserwujemy w ciągu ostatniego stulecia, co pani profesor przed chwilą Suchocka też mówiła, sprawił, że z czasem niemal wszystkie marzenia architektów mogły zostać zrealizowane. Podążanie za dziwnością, nieliczenie się z kosztami realizacji, z kosztami eksploatacji, tylko chęć zaszokowania formą sprawił, że po drodze zagubiono społeczną wrażliwość architektury i jej użyteczną służebność. Przez kilka dziesięcioleci ekspresjonistyczne formy lub dekonstrukcyjne i biomorficzne na przemian z minimalistyczną, surową architekturą albo tak zwanym nowym modernizmem określały główne nurty uważane za awangardowe, nurty przełomu wieków XX i XXI. Dzieła te były nagradzane przez międzynarodowe gremia. Nagrody architektoniczne sprawiły, takie jak Pritzker Prize, nagrody RIBA, BDA, AIA, czy Europejska Nagroda Misa van der Rohe, przyczyniło się do nobilitacji dość wąskiego grona najbardziej awangardowych, uznawanych za najbardziej awangardowych architektów, współczesnych gwiazd popkultury, czyli starych architektów. Miasta i prywatni inwestorzy decydowali się na zatrudnianie znanych twórców, mając nadzieję, że ich kreacje staną się nowoczesnymi ikonami, symbolami świadczącymi o postępie, innowacyjności i nowoczesności mocodawców. A kontekstualna architektura spektaklu jednak nie zawsze w sposób prawidłowy realizowała swoje cele i coraz częściej wbrew
efektowi Bilbao nie rozwiązywała problemów urbanistycznych, tylko kreowała nowe. Zrównoważony rozwój i społeczna kontrola nad kształtowaniem przestrzeni publicznych w miastach wiąże się z ograniczeniem niepotrzebnych wydatków i niechęcią do ryzykownych, awangardowych form. Widać wyraźny odwrót od nieracjonalnych, ekstrawaganckich dzieł architektonicznych w miastach Zachodu. Jaskółką zmiany zapowiadającą zmierzch ery awangardy ekstrawaganckich budynków na rzecz architektury bardziej oszczędnej, społecznie wrażliwej, było przyznanie w 2011 roku Europejskiej Nagrody Misa van der Rohe Davidowi Cieperfeldowi za realizację odrestaurowanego Neues Museum w Berlinie i całej promenady na Wyspie Muzeum. Największą jednak zmianą w postrzeganiu wartości i znaczenia dzieła architektonicznego było przyznanie w 2016 roku Pritzker Prize chilijskiemu architektowi Alejandro Aravena. Nagrodę tę, jak Państwo wiecie, przyznaje się za całokształt twórczości i dotychczas otrzymywali ją architekci o ogromnym, wieloletnim międzynarodowym dorobku, a od 1998 niemal wyłącznie uznani starzy architekci. Tym razem zwrócono jednak na humanistyczny i społeczny wymiar dorobku Araveny, a nie na awangardowe formy. Co ciekawe, był on już w 2000 roku finalistą Europejskiej Nagrody Misa van der Rohe, a w 2008 otrzymał Global Award for Sustainable Architecture oraz Srebrnego Lwa dla najlepszego młodego architekta na Biennale w Wenecji. W medialach na całym świecie pokazywane były jego osiedla socjalne, głównie Quinta Monroy w Inique, którym dużą rolę w kształtowaniu estetycznego wyglądu obiektów odegrało nie ego architekta i jego kreacja, ale partycypacja społeczna. Mieszkańcy sami mogli ukształtować, oczywiście w ramach pewnego modelu, który został im narzucony, detal i wykończenie swoich domów. Tym samym w podejściu do problemów socjalnych i masowości dzieła architektonicznego twórczość Araveny jest znacznie bliższa ruchowi pierwszej awangardy modernistycznej niż pozostali uznawani przed nim za awangardowych twórcy XXI wieku. Kolejne międzynarodowe nagrody jedynie potwierdzają ten trend. W 2019 Europejską Nagrodę Misa van der Rohe, w 2020 Grand Prize BDA, a w roku 2021 Pritzker Prize otrzymali francuscy architekci Anne Lacaton i Jean-Philippe Vassal. Pracownia specjalizuje się w interwencjach i przekształceniach zastanej tkanki miejskiej, w tym często w adaptacjach obiektów i zespołów mieszkaniowych wzniesionych w technologiach uprzemysłowionych, czy to wielkopłytowych, czy innych, w drugiej połowie XX wieku. Tegoroczna nagroda Pritzkera, Pritzker 2022 dla Diébédo Francisa Kéré z Burkina Faso potwierdza trend poszukiwania współczesnej awangardy jako nurtu architektury społecznej, a nie form architektonicznych, tworzonej w dużej mierze na potrzeby lokalne i przy współodziale lokalnych społeczności. Podobnie jak w przypadku dorobku poprzednio wspomnianych twórców Araveny i biura Lacaton Vassal, dorobek Kéré, chociaż bardzo interesujący formalnie, jest wyraźnie odmienny i inny od nurtów, dzieł nurtów światowej architektury, które obserwowaliśmy w ciągu kilku ostatnich dekad. Jest to architektura tania, niskobudżetowa, w której na pierwszy plan wysuwają się problemy środowiskowe związane ze zmianą klimatu i kwestie społeczne, możliwa do zrealizowania w szerokiej partycypacji z lokalną społecznością, która będzie jej używać, której ta architektura będzie później służyć. Wydawało się, że nagrody architektoniczne przyznawane na arenie globalnej przez międzynarodowe gremia twórców, krytyków architektury nobilitują najbardziej wpływowych twórców bądź grupy twórców i określają, co awangardą jest, a co nią nie jest. Czy tak jest jednak na pewno? Usankcjonowana przez nie, a następnie skomercjalizowana awangarda spod znaku starej architektury, realizowana nadal na dalekim i Bliskim Wschodzie,
właściwie w Europie umarła. Nikogo już nie dziwi i nie niesie ze sobą nowych treści. Wydaje się, że społeczne i środowiskowe zaangażowanie współcześnie nagradzanych twórców jest, jak wspomniałem, bliższe duchowi starej awangardy sprzed 100 lat. Czy jednak te dzieła przetrwają próbę czasu, tak jak stało się to w przypadku dokonań pierwszego modernizmu? Czas pokaże. Czy to jest jedyna awangarda, na którą w kryzysie spowodowanym wojną, pandemią i związaną z tym problemami ekonomicznymi możemy sobie pozwolić? Zobaczymy. Dziękuję bardzo.